Siemaneczko, dzisiaj wysiejemy sobie nasiona palm, eukaliptusów, jak również makrozami. Eukaliptusy, oczywiście z nimi postąpimy tak jak w przypadku pozostałych, czyli pójdą na stratyfikację dwumiesięczną. W przypadku palm, które tutaj widzicie, będzie trzeba je około 24-48 godzin teraz wymoczyć. A dotarły do mnie takie ciekawe gatunki jak Brachea nitida, Brachea armata, Brachea dulcis, Butia catarinensis, Butia odorata, Seronea repens, jeszcze o jukach bym zapomniał, Juca carneorosana, tutaj Macrosamia communis, tutaj Livistonia decora i Livistonia australis oraz Sabal bermudana. Także takie palmy, w większości są to wysoce mrozoodporne gatunki. Takimi mniej mrozoodpornymi z tych wszystkich będą tutaj dwie Livistonie, które tylko kilkustopniowe przymrozki znoszą. Tutaj jeszcze Hamerops humilis, Raphidophyllum hystrix. Te dwie paczuszki z Raphidophyllum oczywiście to są najbardziej odporne palmy. Do minus 20 nawet znoszące, także naprawdę wysoce mrozoodporny gatunek. Co do Macrosami communis, jest to również bardzo odporny gatunek, także będziemy go próbowali, jak spisze się w naszych warunkach, no i czy w ogóle coś z tych nasion wyjdzie. Także co, biorę się za namaczanie, a później za siew. Także już mamy następny dzień. Palmy tutaj makrozamie i juki zostały namoczone. Teraz opowiem Wam parę słów na temat tych tutaj roślin, żeby było wiadomo, co tam ciekawego będę siał. I zaczniemy sobie od najmniej mrozoodpornych, bo w takiej kolejności ustawiłem te palmy. Czyli od Livingstonii australis i Livingstonii decora. Są to gatunki pochodzące właśnie z regionów takich Oceanii, szeroko pojętej. Wytrzymują do minus 7 stopni, ale są to palmy nawet nie uznawane za cold hardiness, czyli takie mrozoodporne, tylko za cold tolerant. Czyli takie, które mogą znieść taki krótki przymrozek nad ranem w maju, minus 7, ale na przykład jeśli by mróz trwał całą noc zimą, no to już niestety takiego mrozu nie wytrzymają. Obok nich mamy dwie brachee. Brachee nitide i brachee dulcis. Te dwie brachea charakteryzują się podobną mrozoodpornością i jest ona na poziomie około minus 7 stopni, minus 8 stopni, coś zbliżonego do Waszyngtonii robusty. Też są to palmy pustynne, lubiące taką suchą glebę, nie przepadają za dużą wilgotnością. Także podejrzewam, że jeśli coś z tego wykiełkuje, to powinno się zachować w bardzo podobny sposób właśnie do Waszyngtonii. Kolejna mrozoodporna roślinka jest to Macrosamia communis, jedna z najbardziej mrozoodpornych sagowców na świecie i jej stanowiska występują najbardziej na południe na świecie. Żaden inny sagowiec nie występuje tak daleko wysunięty na południe. Jest to gatunek australijski. Ciekawą jego cechą jest to, że tworzy właśnie taki podziemny pień, więc podejrzewam, że może być całkiem odporny, nawet jeśli by stracił w tych minus 8, bo taką mam mrozoodporność, można powiedzieć, liście, to byłby w stanie odnowić się na wiosnę przy większych mrozach, na przykład przy minus 10, gdy straciłby liście, mógłby być właśnie bez problemu, mógłby się odnowić. Także ciekawy gatunek, będziemy go testować, oby coś z tych nasionek wykiełkowało. Następnie mamy tutaj
Bermuda Palmetto, czyli Sabal Bermudana. Mrozoodporność do minus 8. Kolejny to tutaj będzie Butia odorata, nie, Butia catarinensis. Butia catarinensis wytrzymałość na mróz około minus 10, minus 8 stopni, zależnie od źródła. Takie dane można uzyskać. Jest to palma występująca bliżej wybrzeży, także jest odporniejsza na warunki z większą wilgotnością. Butia capitata rośnie w bardziej suchym klimacie i zdecydowanie bardziej sprzyja jej suche stanowisko, natomiast ta powinna być odporniejsza na większą wilgotność. Kolejna z palm jest to Brachea armata, ta klasyczna, taka niebieska Brachea. Ona charakteryzuje się wytrzymałością mrozową na poziomie minus 12 stopni, także całkiem wytrzymała. Obok niej z podobną wytrzymałością na mróz Yucca carnerozana. Ona w okolicach właśnie minus 12, minus 15 stopni. Jest to szybko rosnąca juka o takich właśnie szpadowatych, szerokich liściach. Kolejna z Butia odorata, też minus 12 stopni wytrzymałość. Podobna bardzo do Butii capitaty w swoim, że tak powiem, upodobaniach. Kolejna roślinka jest to Hamerops humilis vulcano, czyli karłatka z wyspy Vulcano. Wytrzymałość mrozowa minus 12 stopni. Każdemu dobrze znana karłatka. No i dwie takie najbardziej hardkorowe, najwytrzymalsze palmy zostawiłem sobie na koniec. Jest to Seronea repens i Rhaphidophyllum hystrix. I z danych literaturowych uzyskałem takie informacje, że wytrzymują one do nawet minus 23 stopni. Podejrzewam, że oczywiście jest to w jakichś mega sprzyjających warunkach, ale wielu hodowcom tych palm, ludziom, którzy uprawiali je w ogrodach, spokojnie te minus kilkanaście stopni wytrzymują. Także ciekawe palmy. Są to formy wielopienne. Podobnie właśnie jak karłatka, jak widać, te takie niskie palmy, takie krępy tworzące wiele pni, często są najbardziej mrozoodporne. Także będziemy testować, oby coś z tego wykiełkowało. Oczywiście nasiona tych palm umieszczę w ziemi kokosowej, namoczonej wcześniej, i będę Wam już pokazywał całego procesu siania. Ponieważ nie jest to nic nadzwyczajnego, na poprzednich moich filmach, gdzie siałem palmy, możecie sobie to zobaczyć, oczywiście link w opisie. Przy okazji namaczania nasion palm chciałbym Wam też zaprezentować pierwszy sukces, ponieważ Phoenix theophrasti już kiełkują nasionka. Także zobaczymy sobie, jak prezentują się tą metodą woreczkową. Wysiane nasionka. Jaki jest procent skiełkowania? Siane były dosyć dawno temu, około 3 tygodni. I zobaczymy, ile już zeszło. To nasionko jeszcze nie. Tutaj jest wyraźny kiełek. Albo źle policzyłem. Nie, są wszystkie. Czyli tak, na tą chwilę wykiełkowało nam tyle nasionek, czyli 8 sztuk, a 4 sztuki jeszcze czekają, ale już pękają, także lada moment pojawi się kiełek. Także widzicie, metoda woreczkowa sprawdza się. W tej chwili już mam 8 nasionek skiełkowanych Phoenix theophrasti. No i
Bardzo mnie to cieszy, ponieważ jest to najbardziej mrozoodporny z gatunków Feniks. Na koniec jeszcze Wam pokażę oczywiście zdjęcie, jak już wszystkie palmy zapakuję do woreczków nasiona, żebyście zobaczyli sobie, jak mniej więcej to wygląda. W przypadku makrozami oczywiście pójdą pojedynczo do woreczka nasiona, ażeby każdy miał odpowiednią ilość powietrza i ziemi. Właśnie pakowałem nasiona do woreczków strunnych i zauważyłem, że już w trakcie namaczania Yucca carnerosana wypuściła kiełek i wszystkie pozostałe nasiona też widać, że szykują się do wykiełkowania. Także naprawdę błyskawiczne kiełkowanie, musiały być bardzo świeże nasiona. No jestem ciekaw, czy w takim tempie będą w stanie one kiełkować rzeczywiście i czy za parę dni po prostu nie będę już musiał ich z woreczka wyciągać i sadzić. A za chwilę pokażę Wam zdjęcie wszystkich woreczków. Także tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.